Wszyscy mnie słyszycie? Dobry wieczór, witajcie, hej, hej. Słychać. Okej. Okay. Drodzy, myślę, że chwila godzina 20. Możemy powoli zacząć. Wyjątkowo ten czat będzie dostępny cały czas, ale proszę Was, abyśmy korzystali z niego z rozwagą. Będę chciał Was zaprosić do współprowadzenia razem ze mną tego webinaru, bo najlepsza inwestycja 2016 tego roku, to myślę, że warto, żebyśmy wspólnie porozmawiali o tej inwestycji. To, co ważne, już pierwszy slajd i ten pierwszy obrazek sugeruje to, o czym będziemy rozmawiać, czyli o ludziach, o pomysłach, które mają przełożyć się na wzrost wyników, a co za tym idzie też na pieniądze. Powiedzcie mi, czy jesteście gotowi do tego, aby dzisiaj ze mną współtworzyć ten webinar? Okej. Okay. Super, to proszę Was o czujność, bo będę Was podpytywać w wielu kwestiach i będę Was potrzebować. Super, że jesteście gotowi. Od razu odpowiadam, tak, webinar jest nagrywany. No dobrze, to przejdźmy do tego, o czym dzisiaj, czyli właśnie o najlepszej inwestycji 2016 roku. Trochę już sprzedane zostało wydarzenie na Facebooku, że będziemy dzisiaj też między innymi rozmawiać o Dreamboxie i jak z tym Dreamboxem pracować. Ale zanim przejdziemy do tego, to chciałbym z Wami porozmawiać o tym, jak lubicie wydawać swoje pieniądze, właściwie jak je oszczędzać. Jakie formy oszczędzania znacie i jakich korzystacie? OK, widzę, że część osób pisze bank. OK, bank, czyli pewnie konto oszczędnościowe. OK, świnka skarbonka. OK, na morzu wszystkich pułapek i im dookoła. Rachunek oszczędnościowy, lokaty. No super. Skarpeta. Słuchajcie, też OK. Kupuję tanie produkty FM-u. Złoto. Inwestycje. Super, słuchajcie. Okay. Podział kasy na subkontach, giełda. OK. Czy macie jeszcze jakieś pomysły? Jak pomnażać te pieniądze, czy jak je oszczędzać? OK. Co tanie, to drogie, pada hasło. Nieruchomości, kupna, sprzedaż. O proszę. Super, mamy złoto, mamy nieruchomości. Akcje, konta w bankach. Coś jeszcze nam się rodzi w głowach? Czy już wyczerpaliśmy? Chyba wyczerpaliśmy limit pomysłów. Słuchajcie, więc ostatnio udało mi się dotrzeć do w miarę świeżych badań i okazuje się, że Polacy bardzo lubią właśnie konta bankowe i oszczędzanie w tej formie pieniędzy, ale również inwestowanie w akcje. Coraz częściej tą inwestycją są również mieszkania, jak też złoto, ale to, co pojawiło się jako forma również oszczędzania i zabezpieczenia pieniędzy, to jest sztuka, czyli różnego rodzaju obrazy, rzeźby, malarstwo, dzieła sztuki, właśnie Bożena, dzieła sztuki, oraz też alkohole, czyli ekskluzywne butelki win, koniaków, whisky, które zyskują na wartości wraz z wiekiem. Czy przychodzą Wam jeszcze do głowy jakieś pomysły, jak skutecznie pomnażać pieniądze? Bo dzisiaj przecież rozmawiamy o tej najlepszej inwestycji 2016 roku. OK. Samochody zabytkowe. OK. Witaj w domu. Jasne, to też inwestycja. Zabytkowy samochód też. Super, czat. Dochód pasywny wymylony. Inwestycja w umiejętności. Super. To też jest rzecz, w którą możemy inwestować. Wynajem tych mieszkań, które mamy. Inwestycja w produkty. Super. Słuchajcie, więc dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać o inwestycji, która po roku daje aż 1800% zysku. Gosia napisała Dreambox. Czy domyślacie się, co daje 1800% zysku w skali roku? Inwestuje na początku i na koniec
Równo po roku dostaje 1800% więcej. Okej, okay, widzę, że posiedzi Dreambox. Okej, okay, słuchajcie, tak, Dreambox to jest 1800% więcej po roku. A o tym jak, to chciałbym Was teraz właśnie zaprosić, żebyśmy o tym porozmawiali. Czyli 200 punktów, które zamieniamy po roku na 3600 punktów, co daje 1800% więcej niż włożyliśmy. Dreambox równa się 200 punktów na Waszym koncie. Natomiast, jeżeli dobrze popracujemy z tą inwestycją, możemy mieć 3600 punktów, które pojawiają się regularnie co miesiąc, w sumie dając 3600 punktów na koniec roku. Jak Wam się podoba taka zamiana? 200 na 3600. Jest super. O, pewnie, że tak. No to co, idziemy dalej? Elegancko. Zamienianie się jest fajne. Biorę w ciemno. No to słuchajcie, to wędrujemy dalej. Bardzo często pojawia się to pytanie, w co mam zainwestować, ale już rozgryźliście, że chodzi o Dreambox. I teraz wyjątkowo mamy przygotowane dwa Dreamboxy. Pierwszy Dreambox to Dreambox dla niej. Zobaczcie, w tym Dreamboxie naprawdę sporo produktów, a dokładna lista wygląda następująco. Zobaczcie. Płyn do płukania tkanin, preparat ułatwiający prasowanie, płyn myjący do paneli, ale też słuchajcie, mydło w płynie, odtłuszczacz, płyn do mycia naczyń, puddingi do ciała, serum rewitalizujące, tonik do twarzy, krem do stóp i podwójne pudełko. Jak Wam się podoba taki skład zestawu dla niej? Ekstra fajne, super. Aha. Biorę. Super. Dariusz, poczekaj jeszcze na zestaw dla niego. Dużo dopasowanych rzeczy, które używają kobiety. Jestem za dodaniem make-up. Pojawia się ta opinia. Słuchajcie, więc od razu Wam wytłumaczę, dlaczego w tym zestawie nie ma make-upu. On został nazwany dla niej i dla niego, ale jak zaraz zobaczycie, te produkty, one niekoniecznie są dedykowane mężczyźnie i kobiecie. Po prostu te nazwy są po to, żeby łatwiej je rozróżniać i zapamiętać. Natomiast to, co ważne, na Wasze prośby, które spływały do firmy, te Dreamboxy stały się bardziej uniwersalne. Czyli to też dla Was szansa na to, żeby do tego Dreamboxa dołożyć produkty, które też uważacie, że warto dołożyć. Natomiast z tego, co docierały do nas informacje, zależało na tym Wam, aby te punkty były, te produkty były maksymalnie uniwersalne, tak żeby pokazać, że każde gospodarstwo domowe powinno takie rzeczy posiadać. Stąd też pewne produkty zostały usunięte, a pewne produkty dodane. Jak widzicie, dużo tych produktów takich domowych jest włożonych do tego Dreamboxa. Ale to, co ważne, cena katalogowa takiego Dreamboxa to 390,22 zł. Cena partnerska to 276,51. Specjalna cena partnerska to 254 zł, a razem to 200 punktów w Waszym zestawie, czyli początkowa inwestycja, o której rozmawiamy. Pojawia Wam się pytanie, a co to dwa razy? Nie, słuchajcie, nie dwa razy dla niej, raz dla niej, raz dla niego. To jest, słuchajcie, jeżeli zamawiacie jeden box, to w nim macie dwa pudełka, słuchajcie. To jest to, że jest dwa razy pudełko. Czyli zamawiając jeden box dla niej, macie ten komplet produktów, który przed chwilą zobaczyliście i dwa pudełka do tego. Czyli tak wygląda razy dwa pudełko. Czyli to nie jest miks zestawów dla niej i dla niego. Drugie puste pudełko, tak. Dlatego, że wtedy będziecie mogli sobie rozłożyć te produkty na dwa Dreamboxy. Czyli z jednego można go podzielić na dwa i w tym samym czasie odwiedzić dwie osoby. OK? Dobra. Czy jesteście gotowi, żeby poznać zestaw dla niego?
Tak. Ciekawość jest? Jasne. A jak nam się podoba w ogóle ta cena partnerska specjalna? 254. Jest w ogóle fajna, czy tak? Bardzo. Super, jest ok. To jest bardzo fajny przelicznik, słuchajcie. 254 zł, 200 punktów. Można wiele zaoszczędzić. Zdecydowanie tak, słuchajcie. Ok, no to poznajmy zestaw nazwany zestawem dla niego. Oto produkty, które możecie znaleźć w tym zestawie. Zobaczcie, że ich też jest całkiem sporo. Jest ok. Pierwsze hasła się pojawiają, że po zdjęciach widać, że produkt, że dla niego jest ok. Ok. No to zobaczcie skład. Mamy płyn do płukania tkanin, mamy płyn do mycia szyb, płyn do łazienki, płyn do powierzchni blatów kuchennych, płyn do prania dywanów i tapicerki. To mi się skojarzyło z takim trochę elementem męskim. Ale też kawa, herbata, pianka do mycia twarzy, serum do twarzy i pianka do golenia. Plus 2 razy pudełko Dreambox. Same świetne produkty, Bartek. Super. Ok. Zobaczcie, że są one bardzo, bardzo uniwersalne, te produkty, które znajdziecie w tych boksach, tak, aby móc dotrzeć do każdego z tym boksem. Jak Wam się podoba taki skład? Jak Wam się podobają te produkty? Okej, okay, dobry się, świetne. Nic dodać, nic ująć. Gdyby ktoś z Was czuł, że chce coś dodać, to ten zestaw pozwala Wam na to i dwa pudełka, że możecie dodać to, co od Was uważacie, że warto, aby w tym boksie się znalazło. Natomiast są to na tyle uniwersalne produkty, tak jak wspomniałem, że każdy będzie z nich mógł sobie coś wybrać, przetestować. No i jak to wygląda cenowo? Czy jesteście ciekawi? Tak, okej. Okay. Dobra się mówi, że tak. Tak bardzo. No to zobaczcie. Cena katalogowa zestawu dla niego to 379,93 zł, gdybyśmy chcieli to wszystko kupować pojedynczo. Cena partnerska to 268,22, ale nie bylibyśmy sobą, gdyby nie było specjalnej ceny. 247 zł, co daje nam 200 punktów. I jak Wam się podoba? Taki zestaw produktów w takiej cenie. Za takie punkty. Haha, bajka, wow. Jest spoko. Super, Dawid, dzięki bardzo. No dobra, czy to jest fajna inwestycja? Box dla niej albo dla niego na start jako inwestycja. Wydaje się być ok? Jest idealnie. Ok. Jasne. No dobra, to mamy tą inwestycję. Jeszcze Wam podpowiem, że ten Dreambox rewelacyjnie mieści się w bagażniku. Nie jest wbrew pozorom taki duży, jakby się mogło wydawać. To co ważne, do każdego z tych zestawów macie dwa pudełka, co daje Wam możliwość podzielenia tego boksa, żeby on się w tym samym czasie znalazł w dwóch miejscach naraz, a nie w jednym. Czy to też fajny pomysł, żeby móc sobie to podzielić? Żeby boks znalazł się w dwóch miejscach naraz. Z jednego robimy dwa. Okej. Okay. Zobaczcie, już się same duplikują te boksy. Więc jest dobry ruch. Fajny pomysł. Okej, okay, to co ważne, zobaczcie. Okej. Okay. To, na co zwróciła uwagę Kasia. Środki czystości mogą być ciężkie, więc do jednego pudełka może być ciężko, a na dwa zdecydowanie lepiej. Bartek już policzył. Dzięki. Boks dla niej i dla niego, jak omawiamy, inwestujemy 400 punktów i robią nam się 4 boksy. Mirek widzę, też to zauważył. Bardziej mi się podoba opcja z 2-4.
Okej, okay. Wędrujmy sobie dalej, słuchajcie. Więc pojawia się pytanie jak. Jak to zrobić i jak ruszyć z tym Dreamboxem? Pierwszą rzeczą jest zajrzeć do swojej listy kontaktów i znaleźć 6 gospodarstw domowych na tej liście kontaktów, które możemy odwiedzić z boxem. OK? Każdy z Was ma listę kontaktów? Pewnie tak. Jasne, super, macie. 6 gospodarstw domowych na tej liście kontaktów i mamy 3 proste kroki z boksem, które możemy zrobić, słuchajcie. Otóż, pierwszy krok to przynoszę Dreambox do mojego znajomego, do gospodarstwa domowego. Drugi krok to pokazuję wybrane produkty. Jeden produkt z tego boksa i przychodzę po zamówienie bądź opinię na temat tych produktów, bądź też odbieram to zamówienie już w pokazywaniu tych produktów, bo jeżeli dam je do przetestowania, tak jak w osiedlaniu na przykład sok tłuszczowy, czyli produkt, który przez 5 minut zostawiamy na przykład na okapie i macie gwarantowany efekt wow. Więc zobaczcie, że tutaj jest sposób na automatyczne zebranie zamówienia. 3 proste kroki. Czy łatwo będzie tego nauczyć partnerów biznesowych w Waszych zespołach? 3 prostych kroków. Przynieść Dreamboxa, pokazać produkty, ewentualnie od razu odebrać zamówienie lub przyjść po to zamówienie za 1-2 dni. Co Wy na takie 3 kroki? Czy to prosta obsługa Dreamboxa? Proste. OK. Łatwo nauczyć 3 kroków, wygodnie i praktycznie. Wracając z pracy mogę odwiedzić swoich znajomych, przynoszę im box, produkty do przetestowania, pokazuję te produkty 1-2 i przychodzę po zamówienie następnego dnia, wracając z pracy. Polecam Ci produkty, zbieram opinie, testuję, dotknij, zobacz, poczuj, przetestuj. Nadal nie mamy odpowiedzi, skąd te 3600 punktów. I słuchajcie, bardzo prosto. Jeżeli do 6 gospodarstw dotrzemy z tym Dreamboxem i każdy z tych gospodarstw, w tym jedno z tych 6 to nasze gospodarstwo, wybierze sobie produktów za 50 punktów, na waszym koncie ląduje 300 punktów zamówienia. Ale 300 punktów nadal nie daje nam 3600 zł. Do tego potrzebny nam jest rok. Czyli dokładnie 12 miesięcy i spójrzcie, co się dzieje. Inwestycja na starcie to 200 punktów, czyli Dreambox, bądź 400, jeżeli ktoś wybiera 2 Dreamboxy. Przewidywany zysk 50 punktów razy 6 gospodarstw razy 12 miesięcy to 3600 punktów w zespole. Jak Wam się to podoba? Czy przynosząc produkty za 200 punktów jest szansa, że ktoś wybierze sobie produktów za 50? Raczej jest szansa. Słuchajcie, bardzo ważna zasada tej inwestycji to to, aby ten proces odbywał się systematycznie. Systematyczność przez 12 miesięcy gwarantuje 3600 punktów. 6 gospodarstw, od każdego zbieramy zamówienie za 50 punktów, mamy 300 punktów. Przez 12 miesięcy daje nam 3600 punktów, co daje 1800% zysku. OK, słuchajcie, ale pojawia się też pytanie, jak zachęcić innych do pracy z Dreamboxem? Co zrobić i jak pracować z zespołem, słuchajcie. Czy macie jakieś pomysły? Kto z Was już pracował z Dreamboxem? Czy jest ktoś z Was, kto już pracował z tym narzędziem? Tak, ok, Gabrysia już pracowała. Od dawna Beata, super. Powiedzcie, jak przekonywaliście swoje zespoły? Od pół roku ponad Adam, super.
Nie musiałem przekonywać. Okej, super, tak. Box też robi roboty, słuchajcie. Myślę, że też dlatego, że to produkt, który też sam jakby jest renomą. Ale jak zachęciliście innych do pracy w waszych zespołach? Box sam otwiera drzwi. Super. Każdy wie, że to proste. Okej. Okej, to robi robotę opinia. 90% testujących coś zamówiło Angeliki, zobaczcie. Wystarczyło pokazać korzyści z nim związane. Słuchajcie, jeden z przykładów tych korzyści jest właśnie ten przykład, o którym dzisiaj rozmawiamy, czyli 3600 punktów w skali roku, ale to też świetny otwieracz właśnie drzwi. Pokazać, dać, podzielcie się tym produktem. Pokażcie tego boksa, niech ktoś się z nim oswoi, dotknie tych produktów i to, co napisaliście, ten boks sam otwiera drzwi. Możecie też zanieść ten boks do waszych partnerów biznesowych i oni też, jak zobaczą, poczują większą ilość produktów, może też będą chcieli w ten sposób pracować. Ok, zobaczcie, Ania zaniosła do osoby na stosie odbiorcy tego boksa. Pokazać, ile można zarobić na pokazywaniu Dreamboxa. Dokładnie, słuchajcie. Zobaczcie, Beata pożyczyła swojego boxa na 2 dni swoim partnerom, a potem sami zainwestowali, bo zobaczyli, że ten biznes dzięki boxowi może być prosty. Dać na próbę grupie. Super, czat, słuchajcie. Zobaczcie, ile pomysłów macie, które są przetestowane. Dlatego dzisiaj ten webinar jest trochę bardziej interaktywny. Dlatego, że wasze pomysły, które już sprawdziły się w terenie, w codziennej pracy, to są te najlepsze pomysły, które możecie sobie dzisiaj przekazywać. To jest ta platforma. No i słuchajcie, jak już wiemy, jak zachęcić, czyli dać Dreambox w grupie na przetestowanie na 2 dni, aby pokazali wśród swoich znajomych, aby go zobaczyli na żywo, jak ten Dreambox wygląda. Zanieść do osób na statusie odbiorcy, żeby zobaczyli i pokochali więcej produktów z naszej oferty. Zobaczcie, ile tych pomysłów jest. Jest też wyliczenie. Najlepsza inwestycja. 200 punktów na dzień dobry, 600 w skali roku. Bo ten Dreambox ułatwia polecanie produktów. Bo jeżeli ktoś już go dotknie, to tak jak z jazdą próbną samochodem, będzie chciał go mieć bardzo często, jeżeli ten produkt nam się spodoba. Ok, słuchajcie, torby produktowe, 1-3 produkty, czat, to też jest sposób. No dobrze, to wiemy już, jak zachęcić innych do działania, ale jak zaprosić znajomych do współpracy, wykorzystując ten Dreambox, słuchajcie. Jakie macie pomysły? Bo pamiętajcie, że Dreambox to oczywiście jest narzędzie do polecania produktu i do polecania naszej oferty, ale to też świetne narzędzie w budowaniu waszych zespołów. Wyliczyć oszczędność przy człowieku. Super. Przez 2 dni nie przetestują wszystkich produktów. Oczywiście, Justyna, że nie, ale oni nie mają przetestować ich wszystkich. Absolutnie nie. I też nie chodzi o to, żeby ten Dreambox, słuchajcie, leżał u kogoś przez tydzień. Przychodzimy, pokazujemy 2-3 produkty, wrócę do ciebie jutro. Czy masz komu pokazać te produkty? Super, to jest bardzo fajne pytanie, Maksyma. Okej, słuchajcie, jak jeszcze kogoś, czy ktoś zaprosił kogoś do współpracy właśnie dzięki boksowi, który, tak jak powiedzieliście, otwiera drzwi? Okej. Adam, czy chciałbyś dać szansę twoim znajomym w rodzinie, pokazać te produkty, gdy ma pozytywną opinię? Oczywiście, że tak, słuchajcie. Super sposób, żeby zapytać, czy ktoś by nie chciał się podzielić tymi produktami dalej. I to zaczyna działać. Okej. Okay. Też zdarzały się takie przypadki, słyszałem, jak jeżdżę do was na szkolenia, że zostawiał partner biznesowy czy partnerka biznesowa boksa u swojego znajomego. Przychodził następnego dnia i znajomy pytał, czy może tego boksa zanieść dalej jeszcze swojej cioci, mamie, koleżance, kuzynce. I to też jest świetny otwieracz do pracy z tym boksem. Okej. Okay. Super, Sylwia i Marcin mają sposób, że osoba niezdecydowana po prezentacji dostaje od nich boksa, słuchajcie.
I potem jest rejestracja i zamówienie, czyli produkt też jest sposobem na rozbudzenie tej potrzeby posiadania, chęci dołączenia do zespołu. Zobaczcie, u Mirka koleżanka zapisała się do klubu po zastosowaniu boksa. Chce mieć boksa. Super, słuchajcie, zobaczcie, ile macie super pomysłów na pozyskiwanie osób do współpracy. Ja bym mógł tutaj wypisać kolejne trzy magiczne punkty, ale zobaczcie, że ile jest tych pomysłów u Was. Czy jest szansa, że boks może się nie zwrócić? Jakub, jeżeli boks nie pracuje, nie idę z tym boksem, nie odwiedzam znajomych, to i tak się zwraca, bo masz dużo tańsze produkty na własny użytek. Super, powiedzcie o promocjach, to też jest szansa. Dając produkt, testując go, jeżeli komuś się ten produkt podoba, opowiedzcie o tym, jakie możliwości oferuje ten grup, że oferuje trzy możliwości. Super. Okej, zobaczcie, czat, ile jest sposobów na zaproszenie osób. A co wy jeszcze z tego macie, że korzystacie z Dreamboxa? To jest moje pytanie. Co jeszcze oprócz 3600 punktów w najlepszej inwestycji? Jak ktoś dobrze obserwował Facebooka, to Ryszard Termanow o tym wspominał. Jest to powiązane. Mamy tańsze produkty i nowych klientów. Jasne, pierwsza rzecz. Okej. Super, prawa intrygi, a co to takiego ten boks? Program na dobry początek w zespole. Boks to nasz pracownik. Super, słuchajcie, zobaczcie. Wy go zostawiacie u kogoś i mówicie, zobacz, tu są dwa produkty z kilku, które mam w tym pudełku. Zobacz, jak fajnie działają, pokażę ci. Czy chcesz przedostawać pozostałe? Hej, słuchajcie, to co jeszcze, to ten boks. Dzisiaj trochę zbudowałem sobie taki nieudolny dom z boksów, ale zobaczcie, że to 9%, powtarzalne 9%, o którym będzie wspominał Ryszard, jest powiązane z programem Witaj w domu, jako jeden z filarów tego domu, ale też to, co ważne, to 300 punktów, tak ważne w budowaniu tego biznesu. Jeżeli nie mam produktu, nie dotykam go. Nowej osobie też będzie ciężej zebrać takie zamówienie. Może być ciężej zebrać takie zamówienie. Zobaczcie, 9% to jeden klon już, dokładnie. Jeżeli zbudujecie ten dom na tych boksach, w swoich zespołach, to zobaczcie, to boks, który otwiera drzwi, jest nogą w drzwiach, to o czym wspominaliście. To też szansa na 9% w waszych zespołach, jeżeli dobrze zaszczepicie tą ideę właśnie inwestowania. 200 punktów, które da w skali całego roku 3600 punktów. Jak Wam się podoba boks, który pomaga w budowaniu domu, jako taka cegiełka do stworzenia domu? To się nazywa mieszkać w kartonie. Tak. Bardzo dobry pomysł. Zobaczcie. Nowa osoba, jeżeli przychodzi do tego biznesu, przypomnijcie sobie wasze początki. Nie zawsze wszystko wiedzieliście o tej firmie, nie zawsze wszystkie informacje zapamiętaliście z prezentacji. A boks zanosimy tak jak każdy inny produkt, bo każdy kiedyś w życiu polecił z założenia. Więc nie ma problemu, żeby pokazać produkt. Zobacz, przetestuj, bo FN Group oferuje trzy możliwości. Oszczędzanie, dorabianie, ale też budowanie sieci konsumenckiej. Zobacz, ile możliwości pozyskiwania tych produktów, ale też zarabiania pieniędzy. Świetny wspieracz do rozmowy i do prezentacji. Okej. Paweł napisał, Michał, 90-sekundowa lista kontaktów działa. Od razu Wam podpowiem, o co chodzi z 90-sekundową listą kontaktów. W momencie, kiedy spotykacie się z kimś i prosicie kogoś o stworzenie listy kontaktów, zróbcie to w formie zabawy. Masz 3 minutę 30 na wypisanie wszystkich osób, które znasz. Czas start. I osoba zaczyna wypisywać, słuchajcie, kontakty. I nagle rodzi się lista. Ona jest dłuższa, krótsza, ale już wtedy możecie pytać o gospodarstwa domowe. Ile tych gospodarstw jest, w których można pójść właśnie z tym boksem.
Super, na start 200 punktów w korzystnej cenie dla nowej osoby. Zdecydowanie tak. Słuchajcie, nie istnieją mniejsze wersje tego boksa. No ale to, co wagowo, jeżeli w tej kwestii pytacie, to można go sobie podzielić na dwa boka. Słuchajcie, to co, od czego zacząć tak naprawdę? Jak myślicie? Bo już wiecie, ile z tego jest korzyści? 9%. 3600 punktów w skali roku, które wraca. 300 punktów, czyli też sposób na zebranie swojego zamówienia za 300 punktów, czyli 6 gospodarstw domowych i 50 punktów. Moje pytanie jest, jak myślicie, jaki jest pierwszy krok? Trzeba kupić boksa. Samemu poznać produkty, świetnie. Słuchajcie, boks to też jest sposób na to, aby nowe osoby, które jeszcze nie miały okazji dotknięcia tych produktów, mogły się same z nimi na początku zapoznać i wyrobić swoją opinię. Wyjść z domu. Krystyna, super. Tak, słuchajcie, to, że zamówimy boksa, to jest była połowa drogi do sukcesu, a to podpowiedzi z kodami, ale to też trzeba tego boksa zabrać ze sobą na spacer. To jest trochę jak spacer z psem, słuchajcie. Czasami trzeba z nim wyjść, najlepiej 3 razy dziennie i spotykać znajomych i zacząć rozmawiać, wymieniać się. Boks wygląda rewelacyjnie, to pudełko jest świecące, więc przykuwa wzrok, więc na pewno nie ma szans, żebyście przeszli niezauważeni z tym boksem i wygląda tak fajnie i kolorowo, że aż chce się go wziąć do ręki, bo to taki święty Mikołaj, który idzie w styczniu. Łukasz, od razu odpowiadam na pytanie. Boks dla niego został nazwany roboczo, bo zobaczcie, jak uniwersalne są te produkty, które w tym boksie się znajdują. Ale żeby nam było łatwiej to rozróżniać, to po prostu nazwijmy go Bani dla niego. Tylko psa nie trzeba nosić w ręku. Boks sporowarzy, dlatego słuchajcie, dwa pudełka. Żeby mu sobie to rozłożyć, podzielić, dopasować tak, jak wam się to podoba. Na chwilę obecną, Aleksandra, odpowiadam na pytanie. W tym momencie tak wyglądają ceny boksa. Tak jak wam przedstawiłem. Jeżeli będziecie chcieli, zajdziemy sobie do części pytań, odpowiedzi, wątpliwości i też kwestii technicznych. Czyli jeżeli będziecie chcieli dowiedzieć jeszcze raz o skład boksa, to sobie przez to przejdziemy, słuchajcie. Kody DZ3 i MZ3. No i nastał czas na pytania. Co z tym boksem, słuchajcie? Słuchajcie, oczywiście, że jest możliwość wyciągnąć więcej niż 3600 z tym boksem. Absolutnie. Zobaczcie, że ja policzyłem bardzo opcje, nazwijmy to w cudzysłowie, poniższe linii oporu. Czyli mam 6 gospodarstw domowych i zbiorę tylko za 50 punktów. Zobaczcie, że boks to są produkty za 200 punktów. Więc tak naprawdę tutaj to pole manewru jest nieograniczone. Chciałem się teraz odpowiadać na wasze pytania. Dla kogo jest specjalna cena? Dla was wszystkich, słuchajcie. Dla was wszystkich jest specjalna cena, bo zobaczyliście, cena partnerska, ona jest trochę niższa jeszcze niż ta partnerska, więc pozwoliłem ją nazwać specjalną. Okej. Okay. Gdzie będą te specjalne ceny? Słuchajcie, w tym momencie jest ta oferta na boksa. Ja nazwałem tą cenę specjalną, dlatego, że ona jest niższa niż partnerska, ale ona na chwilę obecną, póki te boksy są w ofercie, taka się będzie utrzymywać, słuchajcie. Ok, da się więcej wyciągnąć niż 3600. Ok, słuchajcie, oczywiście do boksa możecie wkładać katalogi aktualne. Jak najbardziej. Super, Anika, zdecydowanie tak. Warto włożyć katalogi. A na przykład z tych linii, które włożyliście do boksa. Możecie też na przykład pozaznaczać karteczkami kolorowymi w katalogu, które produkty z tego boksa, które znajdziecie w boksie, są w katalogu, żeby od razu osoba mogła sobie znaleźć, co jest ten produkt. Nie bawcie się bawić tą konwencją. Tutaj trzeba mieć tą dziecięcą radość. Dostajecie dwa pudełka i zestaw klocków. I tak naprawdę przy takim jednym boksie, dla niej albo dla niego, każdy z was może mieć zupełnie inny zestaw produktów, za każdym razem dopasowywany dla każdego
Znajomego, słuchajcie. Dobre porównanie do klocków. Dziękuję, słuchajcie. Tak. Jest też taka zasada, którą zawsze gdzieś tam warto stosować w biznesie. Nie traktujcie niektórych narzędzi zbyt poważnie. Pozwólcie sobie nimi pomanewrować. Bo to jest, słuchajcie, dwa kartony i produkty. I kto z Was co stworzy? Ile wersji tego bota? Ile tych boksów? To tak naprawdę zależy bardzo, bardzo od Was. Wiem, że pojawia się prośba o powtórzenie produktów, czyli składów z każdego boksa. Czy chcecie teraz, żebyśmy sobie przez to przeszli? Nasze kreatywne znaczenie. Zdecydowanie są, słuchajcie, w tym biznesie kreatywność. Super. Słuchajcie, przecież boks można zapakować, nie wiem, papier ozdobny, do tego wstążkę, kiedy przyjmę do Ciebie prezent, super produkty do przetestowania. Co Wy na to, żeby spróbować sobie to zapakować z tego boksa jeszcze? Chociaż on jest naprawdę fajnie, mega ozdobny. Ale to jest pomysł, który teraz mi przyszedł. Widzieliście hasło kreatywne. Żeby komuś zanieść prezent z produktami do przetestowania. Zobacz, przetestuj. Super, w katalogu możecie zaznaczyć mój pierwszy produkt najczęściej zamawiany. Zdecydowanie tak. Listę z produktami możecie pobrać ze sklepu. Okay. Super, słuchajcie, metody koszyka wiklinowego też są super. Ok. Jakie jeszcze macie pomysły? Jak można się pobawić tym boksem? Świetlę Wam jeden z przykładowych zestawów. Ok. Weźmy dla niego. Jak można się tym pobawić? Jakie macie pomysły na to, żeby ten boks jeszcze inaczej zanieść? Żeby był bardziej kuszący. A to, z czego korzystacie? Zobaczcie, koszyk wiklinowy, w którym można też te produkty zanieść. Na prezent ślubny, super. Zrobić warsztaty i pokazać boksa. Czad. Idą walentynki. Super, można dramatycznie wykorzystać boksa. Czyli zobaczcie, że jest to pudełko, które też może, dzięki któremu można poprowadzić fajne spotkanie produktowe. Fajny pomysł na prezent. Prezentacja podczas wesela. Okej. Okay. Można posprzątać komuś mieszkanie. Słuchajcie, jasne. Idzie wiosna. To jest super. Przed świętami do sprzątania. Zobaczcie. To jest moment, żeby wykorzystać ten boks. Posprzątaj sobie jeden pokój. Posprzątaj dywan, okno, podłogę, ale moimi produktami. Zobacz, jak to wygląda. Jak łatwo sprząta się u mnie na święta. Albo wiosenne porządki, albo świąteczne, rzeczywiście. A kiedy już niektórzy zaczynają sprzątać, słuchajcie? Przed świętami. Niektórzy, słuchajcie, zaczynają sprzątać już teraz. Bo te święta zbliżają się, słuchajcie, dużymi krokami. Słuchajcie, większość sprząta nas w sobotę. No to słuchajcie, czego chcieć więcej? W piątek dostarczyć boksa i powiedzieć, że na sobotnie sprzątanie jak znalazł. Super. Czyli zobaczcie, ile mamy zastosowań tego boksa, w jaki sposób można nim zebrać zamówienie, ale też budować swój zespół. Monika, w tym momencie ten zestaw tak jest zamknięty na Waszą prośbę, więc tutaj jakby no on jest w takim składzie. Przekażę tą prośbę. Idą walentynki. Można zrobić boksę z kolekcją Spad Dom Kochanym. Zobaczcie, ile tych pomysłów jest na to jedno pudełko pełne produktów. Super, Kasia. Puścić po pioniu w bloku tego boksa po sąsiadach. Zobaczcie, przetestujcie, dotknijcie tych produktów. I cały blok sprząta, słuchajcie. Okej. Jakie macie jeszcze pomysły na boksa? Okej, Patryk. Na przykład dla mnie sam w sobie boks jest za drogi na jeden zakup. Okej. To wybierz na przykład produkty 5, 10, 15 na sam początek, które pomogą Ci w pierwszym miesiącu zebrać zamówienie, tak abyś mógł wędrować z boksem.
abyś zupełnie nie był poszkodowany. Bardzo prosta metoda. Odtłuszczacz kamień rdza i preparat do czyszczenia szybkominkowych i piekarników. Rewelacja. Zobaczcie, nawet na to spotkanie, bo widzę, że piszecie, dużo informacji pojawia się. Zobaczcie, że ten boks postawiony na jakimś spotkaniu grupowym, to o czym powiedzieliście, nawet w domowym pokazie on super się prezentuje sam w sobie i wyciągać z tego boksa pojedyncze produkty, to robi wow. Super, do hoteli o stoi. Zobaczcie, ile metod. Jak fajnie daje nam ten boks możliwości. Ile możliwości dzisiaj tutaj teraz wymieniliście? Nie wiem, czy ktoś z was to zapisywał. Super, można kupić boksa z kimś do spółki. Zobaczcie. Jak ktoś chce, to szuka sposobu. Było takie hasło w mojej firmie. Zobaczcie, ile macie dzisiaj pomysłów. Mamy bank pomysłów. Ten, kto spisuje, ten wygrywa dzisiaj po prostu. Paweł robi screeny. Super. Zobaczcie, ile jest pomysłów. Czy będzie można jeszcze raz obejrzeć ten webinar? Aleksander, mam nadzieję, że zostanie on udostępniony. Pracujemy też nad tym, żeby te webinary na bieżąco udostępniać. Postaramy się, ale też będę mailowo jestem dostępny, żeby odpowiadać na Wasze pytania. Słuchajcie, ile jest tych pomysłów? To jakby zebrać teraz te wszystkie pomysły w całość, które urodziły się w związku z tym boksem, to pojawił się sposób na sprzątanie w całym bloku, pojawił się w ogóle sposób na sobotnie sprzątanie z boksem i wędrować po znajomych i przekazywać im tego boksa jako narzędzie do sprzątania. Sposób na prowadzenie spotkań. Sposób na odwiedziny hoteli i różnych miejsc, w których te środki do sprzątania są potrzebne. Sposób na odwiedziny znajomych. Co jeszcze było, słuchajcie? Podpowiedzcie mi, bo tych pomysłów było naprawdę dużo. Możliwość kupowania boksa na spółkę, słuchajcie. To też kolejny wasz super pomysł, że jeżeli jednej osobie nie stać na zakup boksa, na taką inwestycję na starcie, to mam koleżankę z zespołu, z którą razem możemy się zrzucić. W którym chcecie się podzielić? Kto bierze boksa w dni parzyste, a kto w nieparzyste? Super, zobaczcie. Też metoda, żeby boks nie był za ciężki, daje niepełne pojemniki, około 1/3 objętości. Pomysł od Agnieszki. Zobaczcie. Zobaczcie, jak otworzyliśmy to pudełko, ile tam kreatywnych pomysłów siedzi. Ok, zrobić z nich próbki. Słuchajcie, próbkę z całości dajemy, tak? Więc tutaj ta 1/3 w dużym pojemniku, żeby ktoś zobaczył też wielkość opakowania, bo to też gra rolę. Okej, czas, słuchajcie, to zobaczcie. Pomysłów mamy bardzo dużo na pozyskiwanie partnerów, na polecanie, na dorabianie. Jak nam się podoba box, który otworzył nam dzisiaj aż tyle możliwości na prowadzenie tego biznesu? Fajny sposób, mam wrażenie, bo przy niektórych pomysłach pojawiały się wzięte buźki. To oznacza, że część z Was już pewnie kusi, żeby ruszyć z tym boksem. Kto z Was będzie chciał ruszyć z tym boksem? Przetestować chociaż część z tych pomysłów, zobaczyć, co działa, co się sprawdziło, co sprawia Wam najwięcej radochy. Dzisiaj jeszcze zadzwonię. Super. Ja już mam listę. Czat, Justyna. Super. Pamiętajcie też, że ten boks to nie jest jakieś zaproszenie na nie wiadomo jakie spotkanie. To jest, słuchajcie, tak jak pójść do babci czy do cioci i powiedzieć: ciociu, słuchaj, dostałem produkty do przetestowania. Czy musisz je podrzucić? Bo zbieram opinie dla firmy. Prosta formułka, która powoduje to, że ciocia, babcia, kuzynka bardzo często się zgodzi. No i zobaczcie, i wejście jest. Wejście jest zrobione z tym magicznym boksem i ta inwestycja 200 punktów daje Wam 3600 w skali roku. A z tyloma pomysłami, które Wy macie, to zobaczcie, daję dzisiaj 3 punkty. Zanieść boksa, pokazać produkty, ewentualnie odebrać zamówienie bądź przyjść za 1-2 dni.
Zobaczcie, ile tych pomysłów jak z kapelusza pojawiło się w waszym zespole. Magda zabiera na spotkanie make-upowe. Czad. Super, słuchajcie. Bomba. To są takie produkty, które można łatwo przetestować, zobaczyć, dotknąć, poczuć. Karol, to jakby wasza rola też, żeby się z tymi ludźmi z waszych zespołów podzielić tym, co można zrobić. To jest tak wasz ogromny bank pomysłów, którego myślę, że w dziale szkolnym nikt nie wymyśli, bo to są wasze gotowce, które działają. To, co teraz powiedzieliście, to, na co teraz wpadliście wspólnie, zobaczcie, ile wam to pootwierało furtek i możliwości. Zobaczcie, ile tego jest. Ile tego nazbieraliśmy dzisiaj podczas tego webinaru. Zestaw dla niego. Tyle rzeczy, które można wykorzystać. Tyle rzeczy, które można fajnie podzielić. Słuchajcie, wymiary boksa są dostępne na stronie internetowej. Przyznaję się, nie sprawdziłem wymiarów boksa, ale dlatego też dostaliście porównanie do ręki ludzkiej. I to jest taka przeciętna ręka, to nie była ręka Goliata. Dokładnie, słuchajcie, nic na siłę, na każdego przyjdzie pora. Ale też zobaczcie, małe boksy są poręczne. Pobawcie się też tym boksem. Zobaczcie, jak on może fajnie rozpoczynać spotkanie. On może fajnym starterem być, słuchajcie. Każdego ze spotkań. Otwieramy magiczną puszkę, w której coś jest. Okej. Okay. Zestaw dla niego. Zobaczcie, porównanie wielkościowe, żebyście zobaczyli, jak ten boks ma się do ręki. Okej, okay. Pomysł od Eli. 1/3 objętości, a nawet 1/4. Dzięki temu klienci kupią trzecie produkty. Jak damy pełne butelki, to klienci będą chcieli wziąć nasz produkt. Super. Albo za dużo zużyją. Zobaczcie. To są wasze praktyczne doświadczenia, na które warto brać poprawkę. Boks macie porównanie do ręki, do bagażnika samochodu, jak on mniej więcej wygląda, jak on wygląda powierzchniowo. Natomiast to, co też powiedzieliście, że na przykład sposobem jest koszyk wiklinowy, czyli te produkty przerzucić do koszyka, a na przykład boksy zabierać na spotkanie. I zaczynać właśnie od otworzenia boksa, podzielić zespół osoby, które przyszły na dwie grupy i każda wybiera swoje ulubione produkty, które przed chwilą przetestowała. Boks jest profesjonalny. Zdecydowanie tak, Beato. Boks wygląda profesjonalnie, to co powiedział Święty Mikołaj, który nadchodzi. Ok, Adam też wam dał odpowiedź swoją. Tak, zobaczcie, boks to też świetny otwieracz osoby antybiznesowe w cudzysłowie. A może po prostu warto czasem zacząć od tego produktu? Bo ja mogę nie myśleć biznesowo. Weźcie też, słuchajcie, na to poprawkę, że czasami ktoś nigdy nie ma doświadczenia z biznesem. A jeżeli miał, to może się komuś kojarzyć biznes z czymś bardzo dużym na początku. I to osobę może przerażać też czasami, słuchajcie. A jeżeli pokażę produkt i dam do przetestowania, to jest fajny otwieracz, bo ja robię sobie taki pierwszy krok w stronę tego biznesu, ale jeszcze o nim nie wiem. Mogę dotknąć, zobaczyć, poczuć, a może mi się spodobać. Tak, to jest przewaga produktu. Czasami słowo biznes może wystraszyć. Ok, słuchajcie, czy komuś się jeszcze urodziły jakieś pomysły? Co można z tym naszym pudłem zrobić? Co można zrobić z tym boksem? Dzisiaj mamy bardzo kreatywny webinar, słuchajcie. Widzę, że pojawiają się pomysły. Bo mamy boks jako otwieracz spotkań grupowych. Boks jako sposób na odwiedzenie znajomych. Zobaczcie, można zrobić z boksa 2. Ok, klient dotknąć produktu, a nie smakować samego katalogu. Tak, słuchajcie, boks można umieścić w widocznym miejscu w domu, ale podpowiadam Leczek, najlepiej w cudzym. Chyba rzeczywiście tu. Czy wszystko jest jasne? Czy wypaliśmy bank naszych pomysłów na dzisiaj?
Jasne. Okej. Widzę, że kilka osób pisze. Słuchaj, z boksem dla niej. Zaraz do niego wrócimy. Szybko pożyczaj boksa. Słuchajcie, bo to nie wymaga dużo czasu. To jest biznes ludzi zajętych. Zosia, słuchaj, są świetne produkty. Proszę cię, przetestuj. Zobacz, to są dwa najlepsze. Biegnę, uciekam dalej. Dziękuję za pomysły. Słuchajcie, podziękujcie sobie nawzajem za te pomysły, które dzisiaj podrzuciliście, bo dzisiaj miałem tą ogromną przyjemność bycia trochę moderatorem tej dyskusji. I to jest to wasza dzisiaj super praca. Ale to, co mam jeszcze dla was na sam koniec, na zakończenie, jeżeli nie ma już pytań do boksu, obiecuję, że potem jeszcze raz pokażę slajdy. To drodzy, przypominam o tym, że mamy niesamowitą okazję spotkać się już 5 marca we Wrocławiu na meetingu i ceny biletów to 19 zł, które można polować już dziś, aby zmotywować swoje zespoły. Meeting nosi tytuł Jak chcieliby móc. O tym chceniu też dzisiaj trochę było, słuchajcie. I opowiadaliście o tym, że trzeba chcieć, żeby z tym boksem wyjść. Że trzeba wyjść z tym boksem z domu, że trzeba go wyprowadzić na spacer, że można się nim pobawić. I ten meeting to również taka dawka energii dla waszych zespołów. Także bardzo serdecznie was zapraszam. Do 7 lutego można te bilety nabywać w cenie 19 zł. Także słuchajcie, wiem, że te miejsca się bardzo w dobrym tempie sprzedają. Więc tutaj mobilizacja zespołu, abyście mogli z całym zespołem jechać na ten meeting. Super, Justyna, że będziesz na meetingu. Także słuchajcie, warto. Warto, bo nawet jeżeli ktoś ma dalej do Wrocławia, to ja pamiętam, jak ja zarządzałem swoimi zespołami, pracowałem ze swoim zespołem, to im dalej dla mnie było spotkanie, tym lepiej, bo wynajmowaliśmy sobie autobus i mieliśmy świetną zabawę i tonę motywacji w drodze na meeting i z powrotem, kiedy dostaliśmy tonę wiedzy, słuchajcie. Obiecany, słuchajcie, slajd zaraz się pojawi z boksem. Ja chcę Wam dzisiaj bardzo podziękować, bo to był webinar testowy w moim wykonaniu, żebyśmy mogli go poprowadzić wspólnie. I to nam się udało, słuchajcie. To nam się udało, bo Wasze pomysły po prostu przerosły moje najśmielsze oczekiwania i moją wyobraźnię. I za to Wam bardzo dzisiaj dziękuję, bo to był nasz wspólny webinar i nasza najlepsza inwestycja na 2016 rok. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Trzymam kciuki. Infolinia jest jeszcze czynna godzinę 5 minut, więc można zamawiać boksy. Jestem do Waszej dyspozycji pod mailem, pod telefonem. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytania, jakieś slajdy trzeba otworzyć, to jestem do Waszej dyspozycji. Zły rok jest na slajdzie. Agnieszka, dziękuję bardzo. Rzeczywiście 2015. Event jest w 2016. Przekażę tą informację. Dzięki bardzo. Czy ktoś jeszcze ma potrzebę jakiegoś slajdu? Slajd z cenami dla niego. Okej. No dobra, słuchajcie. Już Wam przekazuję. Slajd dla niego z cenami. Proszę bardzo, słuchajcie. On i ceny. 247 zł to ta cena, którą płacimy i mamy za to 200 punktów. Lećcie przekazywać grupom, słuchajcie, to jest to. Lećcie z boksami. Dzielić się tym fajnym narzędziem, po prostu, którym tak możecie się fajnie bawić. Zobaczcie, jedna osoba miała 2800 punktów własnych, czat. Super, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Jeżeli, tak jak mówię, macie jeszcze jakieś slajdy, które chcielibyście zobaczyć, możemy się cofać. To jest ten czas. Jeśli nie, dla niej. Ok, dla niej rozumiem, że ceny. Ceny dla niego to były następujące, a ceny dla niej wyglądają następująco. 254 zł i 200 punktów. Słuchajcie, webinar jest nagrywany. Ok. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie za wspólne prowadzenie dzisiejszego webinaru. To było naprawdę super doświadczenie. Pomimo tego, że nie mogliśmy się słyszeć, myślę, że bardzo czuliśmy.
Słuchajcie, listę produktów też macie w internetowym na stronie do pobrania w PDF-ie, także nie ginie. To słuchajcie, ostatni slajd, będziemy mogli się żegnać. Czy ktoś jeszcze chce jakiś slajd zobaczyć? Powtórzyć? Super, goście. Dobrą nowinę. Z przyjemnością przyjadę do Gdyni. Słuchajcie, czekam na zaproszenie. Agnieszka, dziękuję za pomysły i cieszę się, że mogę działać nad tym zespół motywującym. Domek z 9%. Słuchajcie, to jest bardzo brzydki domek. Ale zbudowany z kartonów. Z boksów. Proszę Was bardzo. 300 punktów, 9%. On się bardzo, bardzo łączy z programem Witaj w domu, o czym już będzie opowiadał Ryszard. Słuchajcie, przypominam, jeżeli chcecie zaprosić nas do siebie, to w przypadku szkoleń biznesowych minimum 20-osobowa grupa i jeden z trzech trenerów biznesowych na pewno jest u Was, jeżeli potrzebujecie szkoleń biznesowych. Produktowe Balbina i Gosia Serwa są do Waszej dyspozycji wraz z Agatami. Sprzedażowo-produktowe szkolenia, biznes, ja, Małgosia Dawrzynowicz-Mazur i Paweł Woj. Jesteśmy do Waszej dyspozycji na żywo również. OK. Rozumiem, że nie ma więcej pytań. W związku z tym chcę Wam jeszcze bardzo serdecznie podziękować za naszą dzisiejszą wymianę wiedzy, bank pomysłów, jak można pracować z tym boksem, jak wykorzystywać go w sponsorowaniu, jak wykorzystywać go w polecaniu produktów. I życzę Wam samych sukcesów w tym 2016 roku, bo już wiecie, w co inwestować i jak zamienić 200 punktów na 3600. Także przede wszystkim świetnie się bawcie, znosząc te boksy ze sobą i bądźcie z nich dumni, bo naprawdę czadersko wyglądają. I nikt nie ma takiej ozdoby jak wy. Dzięki bardzo. Życzę Wam spokojnego wieczoru. Samych sukcesów w 2016 roku i do zobaczenia na meetingu w marcu. Dzięki bardzo. Dobranoc. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. I do zobaczenia 5 marca 2016 roku na meetingu Chcieć, jak chcieć by móc.